Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Powtarzamy bardzo często słowa z prologu Ewangelii świętego Jana Apostoła. Dzisiaj w ten pierwszy czwartek miesiąca możemy dopowiedzieć, a Słowo stało się ciałem eucharystycznym. Ciałem, które podnosimy na wysokość naszych oczu czy czoła, ażeby wraz z innymi adorować je. Ciałem, które jest wydane na okup za wielu. Słowo staje się również krwią, obecnością Boga w tym znaku miłości, znaku życia. Podziękujmy dzisiaj Panu Jezusowi za to, że pozwala nam wypowiadać słowa, dzięki którym chleb staje się ciałem. I chciejmy być takim bardzo pokornym, ale wyraźnym znakiem Jego miłości do innych. Obyśmy my byli dobrzy jak chleb. A słowa Ewangelii niech i w naszym życiu stają się ciałem. Szczęść Boże.